Myślę, że Ozeasz to jest jedna z najpiękniejszych ksiąg Biblii o miłosierdziu Boga. To jest jeden z takich tekstów, który może chrześcijan raz na zawsze wyleczyć z takiego, trzeba powiedzieć, no trzeba użyć mocnego słowa głupiego schematu, który niejednokrotnie jeszcze w nas pokutuje. A jest piętnowany także przez nauczanie stolicy apostolskiej. że jest przeciwieństwo: tu jest Stary Testament, tu jest Nowy. Tu jest Bóg, który jest surowy, sprawiedliwy, żeby nie być okrutny, a tu jest ten Bóg łagodny, łaskawy, miłosierny. Większość starożytnych chrześcijańskich herezji powstało z tego przeciwstawienia słowa Bożego sobie. Tekst Ozeasza jest jednym z najpiękniejszych tekstów o Bogu Miłosiernym. Dzisiaj mówiliśmy do południa o tym, jak żydowska lektura Biblii jest potrzebna chrześcijanom. Ale czasami, czytając tekst biblijny, my chrześcijanie postępujemy jakby odwrotnie to znaczy zaczynamy od Ewangelii. Wtedy też tekst hebrajskiej Biblii nam się pokazuje nieco inaczej. Chciałbym tego wieczoru. Ten rodzaj egzegezy pokazać. To znaczy, dla chrześcijan niesłychanie ważnym kluczem, by otworzyć ten tekst Ozeasza, jest fragment Ewangelii według świętego Mateusza. Mianowicie w drugim rozdziale Józef we śnie dowiaduje się, że Herod będzie chciał zabić Jezusa i otrzymuje nakaz od pana: weź dziecko i jego matkę i uchodź do Egiptu. Moment jest niesłychanie trudny. Myślę, że był także trudny dla samego ewangelisty, dla Mateusza, który musiał pokazać działanie Boga w sytuacji mało zrozumiałej. Urodził się Jezus ogłoszony przy zwiastowaniu i zwiastowaniu Maryi, zwiastowaniu Józefowi, że będzie wielki, że będzie królem na wzór Dawida, że jego panowaniu nie będzie końca i oni te, te oni to, to, to obietnice Bożą mają w sobie, Maryja i Józef. I co? I muszą wziąć tego nowonarodzonego syna i iść do Egiptu, uciekać. Myślę, że człowiek wierzący, człowiek i chrześcijanin, i Żyd w takim momencie otwiera księgę, szuka, jest jakieś słowo na ten moment, które mnie jest w stanie poprowadzić w takiej sytuacji. I Mateusz mówi, tak jest takie słowo. Tak miało się wypełnić słowo, które Pan powiedział przez Ozeasza z Egiptu, wezwałem syna mego. Czyli interpretacja chrześcijańska tego tekstu jest taka, że owszem, to słowo Boga skierowane do, jego, do narodu wybranego przez Ozeasza miało swój, swój sens, swoją treść wtedy, kiedy Ozeasz je wypowiadał, ale także to słowo czekało, aż się spełni na Jezusie. I na nim się spełniło. To, co jest intrygujące, niewątpliwie, w, za, w, za, w zapisie Mateusza, to to, że ten tekst z Ozeasza jest przywołany zanim Maria i Józef wezmą Jezusa do Egiptu. To znaczy, oni idą do Egiptu już z tym słowem. Ten dramat, który następuje w ich życiu, już jest objaśniony słowem z Ozeasza i to słowo ich poprowadzi. Także Mogą iść do tego Egiptu, wiedząc, że, ale słowo Pana właśnie się staje wydarzeniem, staje się faktem nad osobą Jezusa. Rzeczywiście ten tekst Ozeasza na Jezusie się spełnił literalnie w Egipcie. Jezus tam był umiłowany jako dziecko. Nie wiemy do końca, ile lat spędził w Egipcie. Ale Mateusz nam mówi, że Józef zdecydował się wrócić do swojej ziemi po śmierci Heroda. To by mogło znaczyć, że Jezus był z rodzicami w Egipcie cztery, może pięć lat. I jego dzieciństwo upłynęło w Egipcie. To znaczy, tam był właśnie, tam się uczył chodzić. Tam go podnosił Józef do policzka. Tam go Maryja podnosiła do policzka. Tam doznawał tych więzów miłości, tam był przewijany. To znaczy, chce nam powiedzieć Mateusz, że Jezus wchodzi w historię swojego własnego ludu, i że nie może inaczej. Musi przejść tę samą drogę, którą przeszedł Izrael. Egipt był dla Izraela czasem dzieciństwa, czasem niemowlęctwa, bo czasami mówimy czasem młodości. Nie, Izrael, jak wychodził z Egiptu, był już dorosły. Biblia mówi, że wychodziło z Żydów z Egiptu 600 tysięcy z rodzinami, a to było 600 tysięcy żołnierzy. Żołnierze to nie są niemowlęta, to nie są dzieciaki. Oni mieli swoje żony, oni mieli swoje dzieci, oni byli po pierwszych życiowych istotnych decyzjach. Izrael przeżył swoje dzieciństwo, swój wiek niemowlęcy w Egipcie. Jezus zrobił to samo. Pojawia się pytanie, czy to było szczęśliwe dzieciństwo? Czy szczęśliwe dzieciństwo Jezusa jako imigranta? Dzisiaj to słowo do nas bardzo mocno mówi, w obcym kraju, słuchając obcego języka, wśród ludzi wyznających kompletnie inną wiarę. Los tułaczy, to znaczy jak go Józef podnosił do policzka, to Jezus widział w oczach Józefa niepokój, gdzie będziemy żyć, a za co, a gdzie będę miał pracę. Jak Maria podnosiła Józefa do policzka, że co widział w jej oczach? A Izrael jakie miał dzieciństwo w Egipcie? Może nie od samego początku, ale im dalej ono trwało w czasie, jakie to było dzieciństwo? Że dzieci były topione w Nilu? Że mężczyźni byli zmuszani do katorżniczej pracy? Że ta praca rozbijała rodziny? Jakież to było dzieciństwo? To, jest, to nie było szczęśliwe dzieciństwo w naszych ludzkich kategoriach, ani dzieciństwo Izraela, ani dzieciństwo Jezusa, to, co pierwsze chciałbym bardzo podkreślić, to to, że jeśli my, chrześcijanie, z całą wiarą nazywamy Jezusa Zbawcą, to On nie potrafi zbawiać inaczej. On nie potrafi zbawiać z zewnątrz, On nie potrafi zbawiać z dystansu, z takiego poczucia bezpieczeństwa, z takiego szczęścia, gdzie wszystkie problemy mnie nie dotyczą. To nie, nie, nie ten Zbawiciel. Nie tak. Nie tak. Ciągle mnie drążyło to pytanie, czy dzieciństwo Jezusa było nieszczęśliwe. I gdzieś we mnie wszystko krzyczało, że nie, nieprawda, że nie, nie było nieszczęśliwe. Poprosiłem taką moją bardzo dobrą znajomą, nawet nie wiem, czy ja ją prosiłem, czy ona sama mi przysłała ten tekst i czy w tym nie był palec opatrzności. Mianowicie jej mama spędziła dzieciństwo w czasie wojny na Syberii. Ojciec został wzięty do rosyjskiej armii, no a mama. Jeszcze była z nimi babcia i kilkoro dzieci. Jedna z sióstr zmarła. Zmarła też babcia, ukochana babcia. Ojciec w tej armii nigdy nie wiadomo, wróci, nie wróci, co się z nim, znajdziemy go jeszcze czy nie. I ta mama mojej znajomej, mój także, była przy śmierci swojej matki. Siedziała przy łóżku, mama umierała, i mama mówi do niej: Tak, miałaś nieszczęśliwe dzieciństwo. A w niej wszystko protestowało przeciwko takiemu określeniu i, i tłumaczyła mamie: "Nie, nieprawda, moje dzieciństwo nie było nieszczęśliwe". I, I widziała spokój, który wracał na twarz matki, że to dzieciństwo było szcz szczęśliwe. Na Syberii w głodzie, nie, nie dostawały dzieci żywności. Żywność na Syberii w łagrach była dawana tylko tym, którzy pracowali. Więc jak była matka i miała na przykład przy sobie trójkę dzieci, dostawała jedną porcję żywności i musiała rozdzielić na te swoje dzieciaki. Ja sobie też myślę, że ta umierająca kobieta przez całe życie nosiła w sobie to pytanie, czy, czy jej dzieci się pojednają z takim ich dzieciństwem. I dostała odpowiedź od swojej córki: Nie, nasze dzieciństwo było szczęśliwe. Znaczy, dlaczego było szczęśliwe dzieciństwo Jezusa w Egipcie? dlatego, że miał przy sobie Maryję i Józefa i że rósł w rodzinie i że właśnie że był ktoś, kto go przewijał i był ktoś, kto go podnosił do policzka i był ktoś, kto go uczył miłości. I jeszcze jedna taka refleksja. Kiedy Bóg mówi o swojej emocji, jak go łączy z Izraelem, to Izrael już nie był niemowlęciem. Nie, nie. I robił rzeczy straszne. To co było, chodził za baalami. Ale to Bóg ma w sobie pamięć, tej pierwotnej więzi. Jeśli Jego lud już nic nie, nie pamięta z tego, z tego wychowania w Egipcie, z tego, że Bóg potrafił ta, takie dzieciństwo uczynić jednak szczęśliwym, jak już Izrael tego nie pamięta, to Bóg to pamięta, bo Bóg ma w sobie ciągle pamięć o tej pierwszej więzi ze swoim dzieckiem, ze swoim synem. I to jest to, co. Co Biblia nazywa miłosierdziem, rahamim od rechem, łono matki. Znaczy, Bóg ma ciągle pamięć na to, że nosił Izraela w swoim łonie. I tego nie jest w stanie nic absolutnie skreślić. I to powoduje, że jest wierny przymierzu, że jest wierny słowu. Ciągle pamięta o tych więzach, które w nim się zrodziły, kiedy był dla Izraela ojcem w czasie dziecięstwa w Egipcie. Przepiękny tekst. Tak jak ten tekst z Ozeasza, wypełnił się najpierw na Izraelu, potem się wypełnił na Jezusie. Tak powinien się wypełnić na każdym z nas: to znaczy, żeby to słowo wydarzyło się też na nas. I wszystkim życzę takiego doświadczenia, miłosierdzia Boga, które się bierze stąd, że zaczynamy sobie przypomnieć. Jak nam było dobrze w jego łonie. Amen.